Dziś gościem Radia 5 Ełk jest pan Adam Puza, były prezydent Ełku. Witam gorąco. Dzień dobry. To za pana kadencji zrodził się pomysł, żeby zaprosić Ojca Świętego do naszego miasta. No i właśnie o Ojcu Świętym sobie porozmawiamy. Na samym początku właśnie ta historia zaproszenia papieża Polaka do Ełku. Jak to się wszystko zaczęło? Zawsze wszyscy chcieli do Ełku papieży zaprosić, tylko nie było to możliwe. Dopiero wtedy, jak powstawała diecezja ełcka, albo jak miała powstać diecezja ełcka, taka szansa pojawiła się, że to jest pretekst, dobry pretekst do tego, żeby zaprosić Jana Pawła II do Ełku. Niektórym ten pomysł wydawał się szalony i nierealistyczny, ale przy pierwszej próbie, przy pierwszym spotkaniu, czyli w 1993 roku w Watykanie, jak spotkałem się z Ojcem Świętym, oficjalnie go zaprosiłem do Ełku. Zaproszenie przyjął, choć powiedział, czy przyjedzie, to jak Bóg da. Plany miał duże. Dobrze udało się po paru latach w 1999 roku. No ale pierwsze takie jeszcze nieoficjalne zaproszenie, napomknięcie o tej wizycie i o tym, że Ełk czeka na papieża, to miało miejsce w 1991 roku w Olsztynie. Tak, to prawda. Jak papież przyjechał pierwszy raz na teren naszego województwa, a wtedy jeszcze innego województwa olsztyńskiego, do Olsztyna, otrzymałem jako prezydent Ełku oficjalne zaproszenie do spotkania się z Ojcem Świętym w czerwcu 1991 roku. I dane mi było witać jego na lądowisku w Dajtkach. Miałem bliskie spotkanie z nim, kolację, następny dzień również w jego otoczeniu. To był pierwszy raz, kiedy świeccy tak blisko byli w ekipie papieża przez w sumie dwa dni podczas wizyty Ojca Świętego. Było to niezapomniane przeżycie, tak jak każde spotkanie z Ojcem Świętym, każde zetknięcie wywołuje olbrzymie emocje, pozytywne emocje, tak samo i to. I wtedy po raz pierwszy napomknąłem, wspomniałem o tym, że Ełk czeka. No to teraz muszę zapytać, bo kilka razy był pan blisko Ojca Świętego, papieża Jana Pawła II. Jakim człowiekiem był papież? Jak on wyglądał z bliska? Jak się prezentował? Jakie wrażenie robił? I nie chodzi mi tu o taką pomnikową opowieść, tylko taką zwykłą, ludzką. Takie dwa zdarzenia przypominają mi się w tej chwili, utkwiły mi chyba najbardziej. Pierwsze, jak to niespodziewanie dostaliśmy się do papieża w trakcie tej pierwszej pielgrzymki diecezjalnej. Nie była ona planowana z góry, pojechaliśmy od tak z dnia na dzień i nie było wiadomo, czy dojdzie do audiencji z papieżem. Jeden wieczór jesteśmy na mszy świętej, papież odprawia, ale nie dane nam było spotkać się z nim. Drugi dzień, audiencja generalna, wtedy zapraszam jego przy innych osobach w bazylice, ale wreszcie ostatni dzień, kiedy idziemy do Radia Watykańskiego, żeby udzielić tam wywiadu i raptem okazuje się, że jesteśmy ubrani po sportowemu, mamy zwiedzać tylko Rzym. Raptem się okazuje, że idziemy, halabardziści trzaskają nam tylko halabardami, otwierają się drzwi i jesteśmy u papieża. Tak jak staliśmy z ulicy. I on nas potraktował tak jak dobrych znajomych, dobrych krewnych. Fotografowi nie kazał za dużo fotografować, bo wyglądaliśmy tam po prostu tak jak z ulicy. I to jest pierwsze takie moje wspomnienie papieża. A drugie, jak był w Ełku już i po wspólnym posiłku w domu biskupim, papież przemieszczał się, próbował dostać się do Papa Mobile. Szedł tym podestem, a taki deszcz rozpadał się i papież podniósł tą swoją laseczkę, popatrzył w górę i pogroził Panu Bogu tą laseczką. Dlaczego taki deszcz spuścił na te tłumy, które przyszły jego witać i na niego samego? Taki był papież.